Grupa radnych Nowego Sącza przygotowała projekt uchwały wyrażający wsparcie dla służb mundurowych broniących polskiej granicy na wschodzie. Dokument ma być wyrazem solidarności i poparcia dla Straży Granicznej, wojska i policji. Rada Miasta ma, może na podstawie statutu Rady Miasta, podejmować uchwały o charakterze oświadczeń. Ważne nie tylko ze względu na sytuację w mieście, ale także w naszym regionie czy państwie. Przygotowaliśmy projekt uchwały oświadczający, że w pełni solidaryzujemy się, wspieramy, wyrażamy wdzięczność i szacunek funkcjonariuszom Straży Granicznej, żołnierzom Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Terytorialnej, a także funkcjonariuszom Policji, realizującym z poświęceniem konstytucyjny nakaz obrony naszych granic. Przewodnicząca Rady Miasta podkreśla, że w projekcie uchwały znajdzie się także zapis wyraźnie potępiający wykorzystywanie uchodźców, szczególnie kobiet i dzieci, przez reżim Łukaszenki. Radni liczą, że ich pomysł znajdzie wsparcie wszystkich nowosądeckich radnych bez względu na poglądy czy polityczną przynależność. Mamy jednak nadzieję, że pod tym projektem uchwały, mimo dzielących nas różnic, podpiszą się wszyscy radni miasta Nowego Sącza i zagłosują za tym projektem uchwały. Tak naprawdę bezpieczeństwo nas Polaków, bezpieczeństwo naszych granic to priorytetowe zadanie i dotyczy nas wszystkich. Powinniśmy tutaj ponad podziałami wspólnie pokazać, że jesteśmy razem w tak trudnej sytuacji, w której znalazło się nasze państwo, i jednocześnie wspieramy służby mundurowe, które dbają o nasze bezpieczeństwo, nas mieszkańców, ale także naszego państwa. To nie pierwszy raz w historii Polski, gdy społeczeństwo okazuje wsparcie swoim obrońcom i służbom stojącym na granicy bezpieczeństwa Polski, przekonywał radny Nowego Sącza Wojciech Piech, dodając jednocześnie, że udział w przygotowaniu tego projektu uchwały poczytuje sobie za zaszczyt. Te służby, które w tej chwili pełnią pełną poświęcenia właśnie misję na granicy, oczekują wsparcia społecznego. Wydaje się, że to wsparcie powinno być z wielu środowisk. My jako Rada chcemy również ten skromny przyczynek dla tego wsparcia uczynić. Ja sobie poczytuję za wielki zaszczyt to, że jako radny mogę uczestniczyć w tej inicjatywie uchwałodawczej. Będę kierował wspólnie z moimi koleżankami i kolegami radnymi gorący apel do wszystkich pozostałych koleżanek i kolegów radnych o to, by zechcieli ten apel, to oświadczenie poprzeć. W pomysł udzielenia wsparcia służbom mundurowym wyrażony w postaci projektu uchwały zaangażowali się także posłowie Prawa i Sprawiedliwości. My posłowie jesteśmy tutaj, aby właśnie takie inicjatywy wspierać i nie wątpię, że razem z nami są, a przynajmniej większość, te dziesiątki tysięcy naszych wyborców z naszego okręgu wyborczego, że wspierają również te działania i rządu, i bezpośrednio funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska, Policji. Zapomnijmy o sporach politycznych, zapomnijmy o podziałach. Razem, wespół, zespół, stwórzmy właśnie ten wielki łańcuch wsparcia naszych mundurowych na granicach. Pokażmy, że jako naród jesteśmy wielką jednością i nikt nas nie będzie potrafił złamać. A poseł Arkadiusz Mularczyk zaapelował natomiast do innych samorządów o podjęcie podobnych inicjatyw. Liczymy i apelujemy, że również inne samorządy Nowego Sącza, Sądecczyzny, powiat, województwo, poszczególne gminy również w sposób jasny zadeklarują poparcie i wsparcie moralne dla naszych funkcjonariuszy, którzy dzisiaj w trudnych warunkach atmosferycznych, w lasach, nad rzekami strzegą naszej granicy. Projekt uchwały zostanie złożony w Biurze Rady Miasta. Tam będzie czekał na podpisy pozostałych rajców. Ma się znaleźć w porządku obrad najbliższej sesji.